Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, rozpoczynając objazd polskich specjalnych stref ekonomicznych, pojawił się w Wałbrzychu, gdzie zapowiedział, że wałbrzyska strefa po połączeniu z Opolską będzie tworzyć wyspecjalizowany klaster przemysłowy na południu Polski. Wicepremier mówił przede wszystkim o poszerzeniu wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej o tereny województwa opolskiego, co jak zapewniał po raz kolejny, nie spowoduje przeniesienia jej z Wałbrzycha do Opola, a jedynie powiększenie i poszerzenie jej atrakcyjności. Jak podkreślał, to wcale nie znaczy, że w tym pomyśle są jakieś intencje osłabienia Wałbrzycha. Rozwój strefy wałbrzyskiej dalej na zachód w województwie jest właściwie nieracjonalny, ponieważ powinna strefa rozwijać się tam, gdzie tereny jeszcze są do objęcia, a są zasadnicze, strukturalne problemy. I teraz jedyna możliwość rozwoju, i to też zostało zrobione, 21% terenów wchodzących do strefy są na terenie województwa opolskiego. Jeżeli chcemy rozwijać strefę, musi ona iść szerzej, ale oczywiście w bardzo rozsądny sposób, to znaczy nie metodą rozrzutu po całej Polsce, jakieś kupowania pojedynczych działek, tylko spójnego terenu, który obejmie ta strefa. Jak mówiła wiceminister, Wałbrzych pozostanie centrum zarządzania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie ma możliwości, żeby tu były jakiekolwiek rozmowy na temat wyprowadzania strefy i proszę nie mylić spółki strefowej z terenami włączanymi do strefy. To znaczy tereny włączane do strefy to są grunty obejmowane uprawnieniami strefowymi, zwolnieniami itd., itd., a wchodzenie kapitałowe do spółki strefowej jest zupełnie inną rzeczą i tego województwo polskie do dzisiaj nie wykonało. Według wicepremiera strefy powinny dążyć w kierunku regionów, gdzie nie ma dużych miast, za to jest wielkie bezrobocie, tak jak na przykład w powiecie kłodzkim. To nie może być tak, że będziemy mieli Wałbrzych, wybrane enklawy i kraj Polski za wielkim miastem, bez przemysłu, bez gospodarki, gdzie będą gminy, gdzie największym elementem dochodowym jest subwencja oświatowa, do której jeszcze trzeba dołożyć. Wicepremier kilka razy podkreślał, że zamknięcie kopalni w Wałbrzychu przed laty było błędem, który drogo kosztował i wciąż będzie nosił ze sobą określone konsekwencje. Teraz rząd chce uniknąć podobnych błędów, gospodarując specjalnymi strefami. Chcielibyśmy w tym paśmie południowym od Wałbrzycha do Katowic stworzyć specyfikę polskiego gospodarki. Ten klaster motoryzacji, chemii i nowoczesnego AGD. Przyszłość kraju wicepremier widzi w reindustrializacji, modernizacji górnictwa i hutnictwa, ale i w tworzeniu przemysłów nowej generacji. Wicepremier zapewnił też, że mimo sporu z Ministerstwem Finansów zrobi wszystko, żeby istnienie specjalnych stref ekonomicznych zostało przedłużone. Uznał, że jest to już przesądzone. Chodzi tylko o to, by ze stref korzystały odpowiednie zakłady, a młodzież kształciła się właściwie, by mogła potem w nich pracować, na przykład jako informatycy czy specjaliści, których brak na rynku pracy. Zadania, które stawiam strefom ekonomicznym, że mają być rozsadnikami przedsiębiorczości, ambasadorami na eksport, tymi, którzy koordynują działania samorządów i przedsiębiorczości w swojej strefie oddziaływania i mają zarządy, rady nadzorcze są zobligowane do tego, żeby we współdziałaniu z samorządami i miejscowymi przedsiębiorstwami przygotować profesjonalne, rzeczowe, szybko wdrażane do produkcji, wnioski racjonalizatorskie, rozwiązania patentowe, to co nazywamy badaniami rozwoju. Połączenie obu stref nie nastąpi jednak szybko i na razie zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej musi się uporać z innymi problemami, takimi jak znalezienie inwestora dla Wałbrzycha czy rozliczenie nieuczciwych firm łamiących regulamin specjalnych stref. Złożyliśmy do ministerstwa wniosek o zmianę granic strefy, o włączenie kolejnych terenów, ale też o wyłączenie takich, które nie są wykorzystywane. Chcielibyśmy, żeby w tym roku powierzchnia strefy zwiększyła się do 2400 hektarów, czyli około 200 hektarów. Natomiast nie planujemy tworzenia nowych podstref na razie. Raczej chcemy się skoncentrować na lepszym wykorzystaniu tego, co mamy. Problemem jest również ograniczanie zatrudnienia w firmach poniżej gwarantowanej liczby i z tym również zarząd strefy chciałby się jakoś zmierzyć. Kolejną pilną sprawą w samym Wałbrzychu jest znalezienie chętnych do wynajęcia powierzchni w Invest Park Center, nad czym zastanawia się obecnie duża firma, ale pozostałe pomieszczenia wciąż czekają. Miały być tam centra usług wspólnych, ale jak mówi prezes, ze względów kadrowych firmy z tego obszaru nie chcą się przenosić do Wałbrzycha.
Od około 50 do 60 milionów złotych odszkodowania według ministra transportu ma zapłacić gmina Wałbrzych właścicielom nieruchomości, na których ma przebiegać zachodni odcinek obwodnicy Wałbrzycha. Władze miasta nie zgadzają się z tą decyzją i zaskarżyły ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa dotyczy około 350 nieruchomości znajdujących się na terenach, przez które ma przebiegać zachodnia obwodnica Wałbrzycha. 9 czerwca 2012 roku przeszły one na własność Skarbu Państwa i zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji odszkodowania powinna wypłacić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawę skomplikowało odzyskanie przez Wałbrzych praw grodzkich 1 stycznia tego roku. Ministerstwo Transportu uznało, że skoro droga podlega pod miasto, to gmina Wałbrzych ma zapłacić odszkodowania. Z takim potraktowaniem sprawy nie zgadza się prezydent Roman Szełemej, który decyzję ministerstwa zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To są propozycje urzędników ministerstwa, raczej w kategoriach lapsusu urzędniczego. Decyzje podjęte były dużo przed odzyskaniem przez miasto statusu grodzkiego. W czerwcu ubiegłego roku wojewoda i jego służby się nie wywiązały z terminowego zapłacenia tych odszkodowań. Miasto oczywiście nie zamierza tego robić, nie zamierza płacić i nie będzie płacić, więc raczej traktuję to jako próbę znalezienia dla nieudolnych urzędników ministerstwa alibi, jak się wytłumaczyć, że to nie zostało załatwione w czerwcu ubiegłego roku. Przypominam, na pół roku przed odzyskaniem statusu miasta grodzkiego. Zdaniem Alicji Rosiak, radnej z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej, odzyskanie przez miasto praw grodzkich jeszcze bardziej oddalą szansę na powstanie obwodnicy. Najbardziej porażające jest to, że dzisiaj wiemy, że Wałbrzych niestety nie zbuduje tej obwodnicy, bo wraz z odzyskaniem grodzkości tak naprawdę będzie musiał ją zrobić z własnych pieniędzy, których nie ma i nie będzie miał w takiej ilości, nawet jeżeli zyskałby jakiekolwiek dofinansowanie z środków zewnętrznych. Według projektu budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha kosztować ma ponad 300 milionów złotych. Pracę miała przeprowadzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jednak inwestycja od wielu lat jest przekładana w czasie. Nie wiadomo, co czeka właścicieli terenów, przez które ma przebiegać droga. Zgodnie z ustawą powinni oni w przeciągu 120 dni od wydania decyzji opuścić swoje nieruchomości. Od około 25 do 30 milionów złotych więcej niż pierwotnie zakładano będzie kosztować remont starej kopalni. Władze miasta liczą, że uda się pokryć różnicę ze środków zewnętrznych. We wstępnych planach koszt przebudowy kompleksu starej kopalni wynosił 52 miliony złotych, z czego 35 milionów pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe 17 milionów złotych dołożyła gmina z zaciągniętego specjalnie na ten cel kredytu. Szybko okazało się, że są to środki niewystarczające. Cały problem polega na tym, że jest to inwestycja właśnie o trudnym do oszacowania przed jej realizacją koszcie. Poza tym wniosek na rozpoczęcie tej inwestycji był złożony, przypominam, w 2008 roku, a więc ten szacunek sprzed 8 lat nie przystaje do realiów rynku budowlanego i cenowych w obecnym czasie. Szacunkowy koszt inwestycji to w tej chwili około 70-80 milionów złotych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodził się przeznaczyć dodatkowo na skończenie inwestycji 11 milionów złotych. Nie wiadomo jeszcze skąd gmina pozyska brakujące środki. Radna Rady Miejskiej Alicja Rosiak z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej obawia się, że trzeba będzie je wyłożyć z budżetu miasta. Stara kopalnia stanie się finansową kulą u nogi Wałbrzycha, która spowoduje, że jeżeli trzeba będzie dołożyć, bo niewątpliwie trzeba będzie projekt zamknąć, to trzeba będzie ciąć. Gdzie ciąć? Przede wszystkim inwestycyjnie, czyli to, na co zrobił pan prezydent wiele projektów, pewnie wyląduje w koszu. A najgorsze jest to, że być może będzie ciął także na ludziach, jak to pokazał do tej pory. Prezydent uspokaja, że trwają prace nad pozyskaniem funduszy zewnętrznych na dokończenie wszystkich prac. Ministerstwo dołożyło 11 milionów. My zadeklarowaliśmy, że uzupełnimy resztę, ale wcale to nie jest zakończony proces pozyskiwania środków zewnętrznych. Składamy wniosek o wsparcie na tą inwestycję z tak zwanej rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, więc jestem tutaj ostrożnym optymistą. Nie chciałbym dodatkowo do tego, co zadeklarowano przed kilkoma laty, czyli około 17 milionów, nie chciałbym do tego budżetu gminy dokładać zbyt dużo.
Przypomnijmy, że Park Wielokulturowy Stara Kopalnia to projekt odrestaurowania pozostałości po dawnej kopalni węgla kamiennego Julia i stworzenie na tym terenie dwóch tras turystyczno-muzealnych dotyczących górnictwa i wiążących się z ceramiką i szkłem. Plany są rozległe. Historia kopalni, związki z rewolucją technologiczną XX wieku, pokazy katastrof górniczych, udostępnienie sztolni, centrum ceramiki z warsztatami, stałe i czasowe wystawy, pokazy technik ceramicznych, rekonstrukcje i animacje. Prace mają się zakończyć do końca 2014 roku, a być rozliczone do połowy 2015. Wałbrzyscy radni, głównie członkowie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji, odwiedzili plac budowy Akwazdroju, by zapoznać się z aktualnym stanem prac. Kierownik marketingu Akwazdroju Paweł Isański, oprowadzając gości po obiekcie, omawiał główne założenia strategiczne, które mają zagwarantować płynność finansową i środki na utrzymanie obiektu. Jego zdaniem kompleks z racji swojego położenia jest unikatowy w skali całego kraju. Ośrodek łączy w sobie hotel, basen oraz halę sportową, a przy tym położony jest w pobliżu tras turystycznych i rowerowych, zatem stanowić może doskonałą bazę wypadową dla aktywnych turystów. W zimie natomiast mają zostać uruchomione specjalne skibusy, które będą wozić chętnych do pobliskich ośrodków narciarskich. Zatem obiekt ma funkcjonować w pełni niezależnie od sezonu. Kierownictwo spółki Akwazdrój chce nawiązać także liczne kontakty z klubami sportowymi, które mogłyby być zainteresowane korzystaniem z ośrodka dla celów treningowych. Wedle pierwotnych planów wszystko miało już w tej chwili funkcjonować, ale w związku z licznymi problemami na placu budowy i kłopotami kolejnych wykonawców opóźnienia są znaczące. Jednak obecnie kierownictwo budowy zapewnia, że prace zakończą się już w przyszłym miesiącu. W tej chwili jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Trwają intensywne prace budowlane, wykończeniowe, instalacyjne. Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy montaż biały, tak zwany, czyli montaż umywalek, opraw. Tam gdzieś będą pomieszczenia powykańczane na gotowo. Pracy jest bardzo dużo, jak widać. No i mamy też bardzo dużo ludzi zatrudnionych. Mamy 50 firm jest wybranych przetargami, które pracują, no, powiedzmy, non-stop przez 7 dni. Zakończenie budowy nie będzie jednak oznaczać, że od razu pierwsi wałbrzyszanie wskoczą do wody, ponieważ zgodnie z prawem najpierw obiekt musi zostać odebrany i przetestowane muszą zostać wszystkie urządzenia. Nie wiadomo, ile dokładnie to potrwa, ale kierownictwo spółki zapewnia, że jeszcze tego lata wałbrzyszanie i przyjezdni goście będą mogli korzystać z obiektu. W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej w Śródmieściu odbyło się spotkanie przedstawicieli policji, straży miejskiej i prezydenta miasta z mieszkańcami. Tematem dyskusji były zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Pomysłodawcą spotkania był komendant Ryszard Błażnik, który w ten sposób chce uzyskać od mieszkańców informacje, czy czują się bezpiecznie, na co służby bezpieczeństwa powinny zwrócić szczególnie uwagę i jak usprawnić pracę policji czy straży miejskiej. Zaprosiliśmy również do tej debaty pana prezydenta i straży miejskiej, ponieważ na co dzień współpracujemy i mam nadzieję, że ta współpraca jest owocna i będzie jeszcze lepsza. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej opowiedział, w jaki sposób miasto przyczynia się do dbania o bezpieczeństwo. Przypomniał o systemie monitoringu, który stale jest rozbudowywany, oraz o masowej wymianie oświetlenia ulicznego w myśl zasady, że zło czai się w ciemnych zakamarkach. Właściwie dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę kamer, sprzęt jest nowoczesny, uzyskaliśmy na to dotację unijną. Należy do tych, którzy uważają monitoring za jedno ze skutecznych narzędzi przywracania ładu i porządku, na przykład w naszym mieście. Może nie wszędzie się to sprawdza. Wierzę głęboko, że u nas tak. Z panem komendantem wielokrotnie rozmawialiśmy. Poczucie bezpieczeństwa zależy również od porządku w ogóle w mieście, a porządek to jest na przykład to, że jest dobre oświetlenie. Chcemy, żeby Śródmieście było oświetlone tak, żeby dawało poczucie bezpieczeństwa, bo jak jest mniej zarośli, więcej światła, więcej jasnych przestrzeni, to poczucie bezpieczeństwa jest większe. Problemy i uwagi, które zgłaszali mieszkańcy, były różnorodne. Najpierw pojawiły się kwestie osób posługujących się sfałszowanymi kartami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Nie ma sposobu weryfikacji kart parkingowych. I jeśli policja zatrzyma samochód i chce sprawdzić tożsamość kierowcy lub czy chce sprawdzić, czy samochód jest skradziony, w minutę, dwie, góra pięć, telefonicznie jest w stanie z bazą się skontaktować, wie wszystko na ten temat. Tu Straż Miejska rozkłada ręce, widzi tylko za szybą wyłożoną legitymację, na której nie ma najmniejszego śladu
dowodu, że dokument jest prawdziwy. Tam nie ma hologramów, tam nie ma znaków wodnych, tam nie ma niczego. Ja na zwykłej drukarce komputerowej jestem w stanie zrobić taką kartę. Ja sobie zapisałem i będę się interesował tym, jak możemy taką bazę danych stworzyć w porozumieniu z wydającymi. Były też uwagi co do pracy dyżurnych policji, którzy nie zawsze wysyłają patrole na prośbę mieszkańców. Trzecia w nocy musiałam schodzę do samochodu, bo musiałam pojechać. Siedzi mener u nas tu w klatce, więc jak grzeczna obywatelka, co nie na policji, proszę o interwencję, bo to się zwykle kończyło wiadomo, klatka upaprana równo i sprawiedliwie. Pan policjant mówi, no wie pani, no z godziny to tam nikogo nie mogę podesłać, ale może pani by go. Ja wiem, wie pan co, mówię, no jakby nie było, jestem kobietą, jestem sama, jest trzecia w nocy, a to może jakiś lokator. Ja mówię, no pani ludzi, będę wyrywała z łóżek o trzeciej, bo menel siedzi. Złapałam grzecznie menela, bo nerwa dostałam, wystawiłam go za drzwi. Po czym za pół godziny, uwaga, za pół godziny troskliwy telefon z policji, czy aby poradziłam sobie z problemem i czy mi się nic nie stało. Ja oczywiście chciałbym, żeby do każdego takiego miejsca policjant dojeżdżał w porę i nie po pół godziny, tylko natychmiast, ale proszę uwierzyć, że dyżurny, który przyjmuje takie zgłoszenie, ma dylemat, czy wysłać do takiej sytuacji, czy do sytuacji, gdzie matka ucieka z dzieckiem z pijanego tam domu, tak? Mieszkańcy zgłaszali także problemy związane z nielegalnym zajmowaniem mieszkań oraz z uciążliwymi lokatorami. Prezydent zwrócił jednak uwagę, że każdego lokatora, nawet w sytuacjach patologicznych, chroni prawo i nie można nikogo wysiedlić bez zapewnienia lokalu zastępczego, których w mieście brakuje. Zapewniał, że miasto stara się poprawić sytuację mieszkaniową poprzez remonty i budowę nowych mieszkań komunalnych, co pozwoli na lepsze zarządzanie zasobem mieszkaniowym. Już za kilka tygodni całkowicie zmieni się gospodarka odpadami w polskich miastach i gminach. W czwartek gmina Wałbrzych podpisała umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów, firmą Alba Dolny Śląsk, na dalsze obsługiwanie Wałbrzysza. Do przetargu stanęły dwie firmy. Oferta Alby była niższa o 9,5 miliona złotych. Ponieważ miasto zostało podzielone na dwa sektory odbiorów, przetarg został również podzielony na dwa zadania. To jest kontrakt na półtora roku na 28 milionów złotych. Oznacza to, że będziemy wydawać publiczne środki, które będziemy pobierać od naszych mieszkańców postaci tak zwanej opłaty śmieciowej. Jak mówi prezydent, przetarg nie został oprotestowany i obyło się bez większych problemów, z jakimi borykają się inne miasta. Wałbrzych według niego jest już gotowy do rewolucji śmieciowej. Udało nam się w sposób prawidłowy oszacować wartość tego całego pakietu śmieciowego, bo proszę zwrócić uwagę, że oferta, która zwyciężyła w tym przetargu, okazała się być nieco niższa od tej sumy, którą w naszym budżecie zarezerwowaliśmy. Nie będą konieczne żadne zmiany w opłacie śmieciowej, a przypominam, że nasza opłata śmieciowa 12 zł odsegregowanego w trybie segregowanym jest jedną z najniższych w Polsce. Od 1 lipca Wałbrzyszanie zetknął się z rozszerzonym systemem zbiórki odpadów. Oprócz klasycznego pojemnika na śmieci niesegregowane, każda nieruchomość ma zostać zaopatrzona w pojemnik na odpady biodegradowalne. Oprócz tego znacząco na mieście wzrośnie liczba gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, do prawie 500 gniazd. To jest bardzo duża ilość, jeśli chodzi o miasto, czyli każdy mieszkaniec będzie miał swobodny dostęp do pojemników w niedalekiej odległości od swojej posesji. Jak mówi prezes, gmina musi także zagwarantować odpowiedni sposób postępowania z odpadami, a więc ilość odzyskiwanych odpadów biodegradowalnych i papieru, makulatury czy szkła musi być zgodna z przewidzianymi w umowie. Przed spółką teraz trudne zadanie sprawdzenia i egzekwowania tego, żeby mieszkańcy faktycznie sortowali śmieci. Ten element jest najtrudniejszy w tej umowie. Nie do końca, że tak powiem, jasny, ale będziemy tutaj się z miastem dopracowywać systemu jednoznacznej, powiedzmy sobie, weryfikacji tego, czy mieszkańcy segregują odpady. Będziemy w tym celu przeszkalać naszych pracowników, bo to oni w sumie mają kontrolować odpad z chwilą, kiedy jest zabierany z pojemnika do samochodu. W tym momencie ma się odbywać kontrola, czy odpad jest segregowany.
Gmina teraz wyznaczy spółce miejsca, gdzie mają się pojawić pojemniki na sortowane odpady. Spółka zakupi 220 gniazd, czyli zestawów o 3 pojemnikach, a miasto 280. Do tej pory w mieście było ich 150, więc liczba ma znacząco wzrosnąć. Pojemników na odpady biodegradowalne, których do tej pory w Wałbrzychu nie było, ma przy budynkach mieszkalnych stanąć 13 tysięcy. Najchętniej segregują mieszkańcy domków jednorodzinnych. Tutaj są dobre doświadczenia. No gorzej jest z zabudową wielorodzinną, gdzie po prostu no niektórzy mieszkańcy niweczą, można powiedzieć, trud innych swoich sąsiadów, dosypując się z odpadami niesegregowanymi. Prezes Alby wyraził nadzieję, że to się zmieni, kiedy mieszkańcy wypełnią deklarację o segregowaniu odpadów, a jeśli się do nich nie dostosują, będą musieli ponosić konsekwencje finansowe i płacić jak za niesegregowane śmieci, czyli 24 zł miesięcznie. Sprawdziliśmy, co Wałbrzyszanie sądzą o segregacji odpadów i czy zastosują się do nowych przepisów śmieciowych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca. To jest chyba wszystko kwestia kultury osobistej w danym kraju. Ja mam rodzinę w Niemczech, tam to rzecz naturalna. Segreguje się odpady, przez to jest na pewno schowana większe środki, no, jeśli chodzi o środowisko, prawda? W Polsce może być to trudno, ale ta segregacja jest rzeczą konieczną. Jeśli mamy dbać o środowisko, na pewno jest to rzecz fajna, chociaż ludzi przestawić mentalność ludzką na pewno nie będzie tak prosto. Plastyki to wszystko to powinni brać na jakąś przemiałkę, żeby coś z tego co robić, a nie wyrzucać byle gdzie, tak jak się widzi po lasach. Ja mieszkam w ośrodku. Tam jest koło mnie las, no tam jak przejść, to tam nie idzie przejść, bo tam są butelki porozbijane, wszystko. To powinno być w jakiś porządek, bo to jednak się niszczy przyrodę. No mi się wydaje, że dobrze. Ludzie się nauczą czystości, dbałości, bo to jest ważne. Nie będą rzucać? Za granicą tego nie ma. To będzie utrudnienie, bo ludzie nie są nauczeni segregacji. Chociaż ja od jakiegoś czasu w domu już to robię. Segreguje śmieci, prawda? Papiery, plastik, szkło osobno, ale dla ludzi będzie to utrudnienie, bo ludzie nie są tego nauczeni. Ja jako mieszkańcy nic nie wiemy, co sortować. Nie? No, na przykład butelki po opakowaniu z mleka, co z nimi zrobić? Gdzie dać? Do makulatury? Nikt nic nie wie. Nie? To jest dobre rozwiązanie, tylko u nas to nie przejdzie tak szybko, zanim ludzie się na to przestawią. To jest przede wszystkim u nas ten problem. I przede wszystkim tego, że nie ma tych śmietników nadal na segregację śmieci. Bogusław Rogiński nie jest już dyrektorem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Pełniącym obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu został były zastępca Rogińskiego Krzysztof Szewczyk. Bogusław Rogiński złożył rezygnację po kontroli CBA, która wykryła nieścisłości w jego oświadczeniu majątkowym. Dyrektor naruszyć miał przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki Zakład Produkcji Automatki Sieciowej SA w Przygórzu. Ustawa ta zabrania dyrektorom jednostek gminy zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych. W związku z tym prezydent ogłosił, że pełniącym obowiązki dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta będzie pan Krzysztof Szewczyk, dotychczasowy zastępca pana Bogusława Rogińskiego. Co do konkursu, no to w najbliższym czasie będzie on ogłoszony. Bogusław Rogiński został dyrektorem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w marcu ubiegłego roku. Wcześniej m.in. przez 4 kadencje pełnił funkcję wójta gminy Nowa Ruda. Od 2007 roku zajmował stanowisko dyrektora technicznego w firmie Wodkan z Szymanowa koło Wrocławia. Był także radnym powiatu kłodzkiego. Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przekonywała rodziców i dyrektorów wałbrzyskich szkół, że kolejna reforma edukacji jest słuszna i 6-latki powinny pójść do szkoły. Według planów dzieci urodzone w 2008 roku będą już musiały iść do szkoły wcześniej. Na razie nie jest to jeszcze obowiązkowe. Zdaniem wiceminister polskie 6-latki są gotowe do edukacji, bo wcześniej się rozwijają niż ich rówieśnicy sprzed lat i wcześniej nabywają wiele umiejętności. Będą się zatem więcej uczyć już w przedszkolu, bo jak mówi Joanna Berdzik, na razie są z tyłu za rówieśnikami z Europy, ponieważ kończą edukację rok później. Dzieci 6-letnie, z którymi teraz mamy do czynienia, to są dzieci aktywne, z dużo większym poziomem kompetencji i umiejętności niż dzieci 6-letnie przed wielu laty. One są absolutnie gotowe i mają absolutnie dobre podwaliny do tego, aby rozpocząć edukację szkolną. Zmieniliśmy podstawę programową tak, aby przedszkole w sposób znaczący wychowywało dzieci i przygotowywało do szkoły, a szkoła podstawowa, aby rozpoczynała ten kurs edukacyjny.
dla dziecka 6-letniego. Oczywiście, jak mówi wiceminister, zawsze będzie można posłać dziecko do szkoły później, ale opinię na ten temat, jak dzisiaj, będzie musiał wydać psycholog. Zawsze, jeżeli są takie sytuacje bardzo trudne, to istnieje możliwość odroczenia dziecka, ale dzieci 6-letnie są gotowe do tego, żeby podjąć edukację w szkole. I nie ma przeciwwskazań do tego, by tę edukację szkolną zaczynały. Co więcej, jest bardzo dużo danych świadczących o tym, że dzieci 6-letnie powinny tę edukację zacząć jak najszybciej, wówczas kiedy mają potencjalnie największe możliwości do tego, żeby sprostać nowym zadaniom, wielką ciekawość świata. Czy jednak nie jest za wcześnie? Czy tak małe dzieci są przygotowane emocjonalnie, a nie tylko umysłowo, żeby zasiąść w szkolnej ławie i sprostać licznym obowiązkom? Czy nie jest to skracanie dzieciństwa? To są pewne normy psychologiczne, to o tym też świadczy psychologia rozwojowa, które mówią o pewnym ogólnym stanie rocznika. Zawsze rodzic może podjąć decyzję co do tego, że jeżeli widzi, że jego dziecko w sposób jakiś szczególny jest inne niż reszta 6-latków, może podjąć indywidualne decyzje. Natomiast co do zasady, 6-latki w roku 2014 rozpoczną edukację. Dzieci urodzone w pierwszej połowie roku 2008 pójdą do szkoły obowiązkowo 1 września 2014 roku, a urodzone w drugiej połowie w 2015 roku. Żeby wspomóc rodziców, których dzieci urodzone w 2007 roku będą musiały obowiązkowo iść do przedszkola, rząd stworzył projekt Przedszkole za złotówkę. Złotówka za godzinę. Tyle miałby kosztować pobyt dziecka w przedszkolu. Na ten cel ministerstwo przeznaczy 500 000 000 zł. Ustawa przedszkolna nakłada teraz na szkoły obowiązek łączenia w klasy dzieci najbliższe sobie rocznika, miesiącem urodzenia. Czyli różnice pomiędzy dziećmi w klasie pierwszej w roku 2014 nie będą już sięgały tych 2 lat, o co się obawiali rodzice, tylko maksymalnie będzie to maksymalnie te 1,5 roku. Wiceminister zapewniła też, że klasy nie będą liczniejsze niż 25 uczniów. Klasy mają być układane od najmłodszego dziecka do najstarszego, dzielone na grupy 25-osobowe. Poza argumentem, że 18-latek polski za 13 lat będzie dorównywał wiedzą 18-latkowi europejskiemu, padł też taki, że nie będzie się już dłużej edukować w szkole osób pełnoletnich o pełni praw konstytucyjnych. Będą mogły one na przykład zacząć studia za granicą razem ze swoimi rówieśnikami. Ale czy to nie znaczy także, że będą pracować o rok dłużej, skoro wcześniej opuszczą szkołę? Nie jestem do końca przekonana, czy te dzieci muszą uczestniczyć w rynku pracy. Ja raczej bym doradzała, żeby one uczestniczyły na rynku edukacji, czyli żeby kontynuowały, żeby się uczyły dłużej. Zresztą w ogóle kształcenie ustawiczne i uczestniczenie dorosłych w edukacji jest tutaj podstawowe. W Wałbrzychu w klasach pierwszych uczą się już 154 sześciolatki i według danych Biura Edukacji Urzędu Miejskiego tylko w jednej ze szkół nie ma jeszcze otwartego oddziału sześciolatków. W sumie sześciolatków objętych obowiązkiem szkolnym w 2014 i 2015 roku będzie u nas około 750, a na przyszły rok rodzice zapisali już do szkoły 254 dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Gmina zadeklarowała wydanie w przyszłym roku 30 milionów złotych na zmniejszenie różnic w wyposażeniu szkół i przystosowanie ich dla młodszych dzieci. Jak mówiła wiceminister, wprowadzenie sześciolatków do szkół ma także sprawić, że mniej placówek zostanie zamkniętych, a w ubiegłym roku z powodu spadającej liczby uczniów zlikwidowano ich w Polsce około 300. Urząd Pracy ma nieco bardziej optymistyczne wiadomości. Bezrobocie w Wałbrzychu, tak jak w całym kraju po gwałtownym wzroście pod koniec zimy, lekko spadło o 0,2 stopy procentowej. Pod koniec marca bezrobocie było już nieco niższe. Wynosiło 17,8% w mieście i 34,8% w powiecie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych od marca do kwietnia spadła o 430 osób. Odnotowaliśmy spadek bezrobocia w Wałbrzychu o 304 osoby, a w powiecie o 126 osób w stosunku do marca. Także widzimy już tutaj tę tendencję taką spadkową. Mamy większy odpływ bezrobotnych jak napływ. Myślę, że to jest też taki pozytywny skutek tych wszystkich podjętych działań w ramach środków, które pozyskaliśmy, którymi dysponujemy, ale też uruchomieniem pewnie prac sezonowych, jakie o tej porze roku się faktycznie już na dużą skalę rozpoczynają.
Wciąż jednak liczba bezrobotnych w Wałbrzychu i w powiecie jest dużo wyższa niż w grudniu ubiegłego roku przed gwałtownym zimowym wzrostem. Wtedy było ich 12 514, obecnie jest 12 911. Przypomnijmy, że pod koniec zimy liczba bezrobotnych w powiecie wałbrzyskim zbliżyła się do niechlubnego rekordu 35%. W lutym w Wałbrzyskim Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 8715 bezrobotnych z miasta i 4838 z powiatu, podczas kiedy w styczniu 8533 z miasta i 4737 z powiatu. 21 firm z różnych branż, które poszukują pracowników, będzie miało swoje stanowiska podczas drugiej Wałbrzyskiej Giełdy Pracy. Prezentować będą się także szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe i inne instytucje powiązane z rynkiem pracy. Przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy potwierdzili już swój udział, to m.in. Ronal, Legipol, Cersanit, Decathlon, Biedronka, Kaufland, Śląskie Konsorcjum Autobusowe i Aqua Zdrój. Komenda Miejska Policji poszukiwać będzie kandydatów na policjantów, będzie też stoisko agencji EURES oferującej pracę w Unii Europejskiej. Oprócz pracodawców, oprócz agencji pracy będą również uczestniczyły w tym wydarzeniu instytucje. Będzie to na pewno Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, ale też będą szkoły. Szkoły ponadgimnazjalne, szczególnie te szkoły zawodowe jak Zespół Szkół Energetycznych, Mechanicznych, Budowlanych, jak też uczelnie wyższe. Poszukiwani są zarówno specjaliści, jak i osoby słabiej wykwalifikowane, m.in. spawacze, operatorzy wózków widłowych, automatycy, kierowcy autobusów, szwaczki, kasjerzy, sprzedawcy, pracownicy gastronomii i hotelarstwa, pracownicy strefy basenowej w Akwazdroju, magazynierzy oraz kierowcy ciężarówek. Można powiedzieć, że praca jest. Szacujemy tutaj, że zgłoszonych zostało przeszło 100 wolnych miejsc pracy i to pracy nie tylko dla mężczyzn, ale również dla kobiet. Będzie agencja, która będzie również rekrutowała panie jako opiekunki dla osób starszych w Niemczech, czyli praca za granicą. Giełda jest przeznaczona dla osób poszukujących pracy, trzeba więc idąc na nią przygotować się tak jak na rozmowę kwalifikacyjną. Należy przynieść wszystkie dokumenty takie, jakie należy przedłożyć przy ubieganiu się o pracę, czyli wszystkie dokumenty świadczące o stażu pracy, czyli świadectwa pracy, CV, kwestionariusz osobowy. Poza tym podczas giełdy ZUS zaprezentuje, jakie warunki należy zachować przy samozatrudnieniu, żeby otrzymać emeryturę, a NFZ jakie zasady obowiązują przy ubezpieczeniach zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i podczas pracy za granicą. Będą też organizacje pozarządowe przedstawiające programy zatrudniania osób niepełnosprawnych. Organizatorzy liczą, że giełda znów przyciągnie tłumy. Jeżeli chodzi o wystawców, to można powiedzieć, że w tym roku jest więcej firm i na to postawiliśmy. Na to postawiliśmy, czyli to przede wszystkim giełda pracy. Instytucje towarzyszące, czyli instytucje wspierające rynek pracy i instytucje i szkoły, no w pewnym stopniu żeśmy ograniczyli. Początek giełdy we wtorek 21 maja o godzinie 10. Potrwa ona do godziny 16 w hali Osiru przy ulicy Wysockiego 1. Organizatorzy zapraszają oprócz bezrobotnych także młodzież, która może szukać tam informacji, jakie profile edukacji dają większe szanse na znalezienie pracy w Wałbrzychu. W śródmieściu Wałbrzycha zainstalowano szereg drogowskazów prowadzących do najważniejszych instytucji i zabytków. System informacji miejskiej liczy sobie 43 słupy z ulicowskazami i 7 dużych map miasta i śródmieścia wraz z naniesionymi grafikami najważniejszych obiektów. W tym systemie ważna jest forma, miejsce, treść, oczywiście konsultacje choćby z wielkim udziałem pani konserwator, ale również konsultacje powiedziałbym takie społeczne ze środowiskami plastycznymi. Nad formą, miejscem umieszczenia informacji i tym, co się na niej znajdzie, pracował zespół urzędników z Biura Marketingu i Promocji Miasta wraz z miejskim plastykiem oraz w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Ta forma jest bardzo prosta, ale niejako nawiązuje do Wałbrzycha XIX-wiecznego, jednak zachowując prostotę i elegancję. Jeśli chodzi o merytorykę całego systemu, jest on oparty na takim założeniu, że jest przede wszystkim dedykowany dla ruchu pieszego, czyli dla mieszkańców i dla turystów. I tutaj pokazujemy zarówno obiekty zabytkowe, jak również obiekty użyteczności publicznej, obiekty i miejsca rekreacyjne. Pokazujemy również hotele,
oraz wszystkie istotne, pozostałe istotne elementy, które znajdują się na terenie Śródmieścia. Dodatkowo niektóre drogowskazy pokazują też odległości do Zamku Książy Palmiarni. System ma być w przyszłości rozbudowywany i obejmować wszystkie dzielnice miasta. Za chwilę zaprosimy Państwa do Parku Sobieskiego, żeby pokazać, że ten system przenosi się na tereny zielone, szczególnie tam, gdzie one mają charakter taki zabytkowy w pewnym sensie. Następny krok to będą kolejne dzielnice miasta, uporządkowanie systemu identyfikacji nazw ulic, skrzyżowań, ważnych miejsc w przestrzeni publicznej. System, choć bardzo przydatny, to jednak nie jest pozbawiony drobnych błędów. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że od drogowskazu znajdującego się przy bibliotece pod Atlantami, wedle informacji bliżej jest do muzeum niż do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. W rzeczywistości jest na odwrót, więc pewnie system zostanie jeszcze dokładnie sprawdzony i w najbliższym czasie poprawiony. Liczba przestępstw dokonywanych przez nieletnich mieszkańców Wałbrzycha wzrosła pomiędzy 2011 a 2012 rokiem o 359. Żeby porozmawiać o próbach zapobiegania temu zjawisku, wałbrzyscy policjanci zaprosili na debatę dyrektorów i pedagogów szkół oraz przedstawicieli innych instytucji związanych z opieką nad młodzieżą. Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2011 roku nieletni dokonali na terenie Wałbrzycha 1906 przestępstw, a w roku 2012 2265. To nie znaczy, że wzrasta zagrożenie. Po prostu my jesteśmy skuteczniejsi w ustalaniu sprawców tych przestępstw. Specyfika przestępstw nieletnich polega na tym, że to jest ciemna liczba. Jeśli policjanci nie zajmują się tym, jeśli nie są skuteczni, to może wyjść tak, że będzie zero przy ilości czynów popełnionych przez nieletnich. Jedna statystyka może trochę przerażać. W 2011 roku nieletni dokonali 175 kradzieży, rok później 219, czyli 14% wszystkich kradzieży w mieście. Kradzieży z włamaniem było w 2011 roku 321, w 2012 384. Liczba ta wzrosła z 20% tego typu przestępstw do 25%, czyli co czwarty włamywacz był nieletni. Szczególnie szokujące są statystyki rozbojów. Dzieci i młodzież dokonały w 2011 roku 234 tego typu przestępstwa, a było to aż 63% wszystkich napadów. Natomiast rok później 289, czyli 68% wszystkich rozbojów w mieście. Najczęściej są to przestępstwa związane z grupą tzw. przeciwko życiu i zdrowiu, czyli bójki i pobicia. Rozboje, kradzieże z włamaniem, to już przestępstwo przeciwko mieniu, ale z przykrością stwierdzam, że w tym roku znacznie wzrosła nam liczba ujawnionych przestępstw narkotykowych. Jak mówił komendant, policja łapała w Wałbrzychu nawet 13-14-letnich dealerów narkotykowych. To potężny problem w całym kraju. W 2011 roku mieliśmy w mieście 299 tego typu przestępstw, w 2012 388 i było to 23% wszystkich przestępstw związanych z narkotykami. Jak mówili policjanci, w ich ręce najczęściej trafiała młodzież z małymi ilościami narkotyków, ale narkomani są coraz młodsi. Już 12-latkowie palą marihuanę i eksperymentują z różnymi środkami odurzającymi. Zdarza im się w tym celu wykorzystywać nawet płyn do higieny intymnej. Co można zrobić, żeby młodzież nie demoralizowała się tak łatwo? Wspólnie z dyrektorami szkół i placówek oraz sądem będziemy starali się wypracować takie procedury, które by usprawniły naszą współpracę, aby tą przestępczość nieletnich jednak w Wałbrzychu ograniczyć. Będziemy starali się wprowadzać nowe programy prewencyjne, w czasie których będziemy uświadamiali nieletnim, że bardzo często robiąc sobie głupie dowcipy, tak naprawdę popełniają czyny karalne, czyny zabronione. Obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół zwracali uwagę na różne problemy. Na czoło wybijała się prośba o zwiększenie patroli w terenie, bo największy kłopot szkoły mają z nieproszonymi gośćmi okupującymi boiska i trawniki, pijącymi tam alkohol dorosłymi, tak jak to jest w szkole podstawowej nr 2 na Białym Kamieniu, czy w gimnazjum nr 1 w Śródmieściu. Chodzą osoby obce z zewnątrz, które muszę wpuścić, ponieważ jest taka formuła teraz tych terenów zielonych, bym powiedziała. I niejednokrotnie nie można od razu
zareagować, żeby usunąć tych, którzy źle się zachowują i przynoszą po prostu wstyd. Trzeba po prostu radzić sobie, ja to rozumiem, ale brakuje takiej służby mundurowej, która byłaby gdzieś w pobliżu, takiego patrolu. Ja wiem, że one gdzieś tam są i spełniają swoją rolę, funkcję, natomiast jak gdyby brakuje nam tego. Podczas debaty powróciła też sprawa niesławnego kiosku, w którym na Starym Zdroju pod pretekstem wypożyczania płyt DVD i kaset wideo sprzedawano dopalacze. Ja bym się chciała tutaj przychylić do prośby mojej koleżanki o piesze patrole, bo powiem tak, kiedy sanepid zadzwonił do mnie, czy mogłabym zwrócić uwagę, kiedy jest kiosk otwierany, kiedy jest zamykany, kiedy są te wrota tam takie otwierane. No, wybaczcie Państwo, to nie jestem ja od tego, żebym chodziła i tam patrzyła. Policjanci i dyrektorzy zadecydowali na debacie o próbie stworzenia kolejnego dużego programu prewencyjnego dla uczniów szkół i ich rodziców, w który byłaby zaangażowana policja i placówki oświatowe, być może pod hasłem Jestem cool, nie jestem przestępcą, w nawiązaniu do hasła ogólnopolskiej kampanii Jestem cool, nie palę, która odniosła skutek. Urząd Miasta zadeklarował przyłączenie się do programu. Policjanci prosili dyrektorów o stworzenie mapy problemów szkół, która może być uwzględniona przy rozdzielaniu ich obowiązków. Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, kogo dotyczy świadczenie rehabilitacyjne oraz komu przysługuje refundowany wyjazd do sanatorium. Tego będą mogli dowiedzieć się goście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już 29 maja w placówkach w całej Polsce odbędzie się dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych. Również wałbrzyski oddział oczekuje na zainteresowanych. Od godziny 9 do godziny 14 na salach obsługi klientów w Wałbrzychu i podległych jednostkach będą dyżurowali eksperci ZUS i oni będą odpowiadali na pytania z zakresu prewencji rentowej, rehabilitacji leczniczej. Na przykład kto i jak może się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy całkowitej bądź częściowej, jakie osoby mogą się starać o świadczenie rehabilitacyjne, o wyjazd do sanatorium refundowany przez ZUS. Oprócz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na gości czekać będą także eksperci z innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi udzielać będą m.in. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także organizacji pozarządowych. Eksperci dostępni będą w budynku przy ulicy Kasztanowej 1 w Wałbrzychu. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozbawiony barier architektonicznych. Znajduje się w nim także urzędomat, z którego korzystać mogą przez całą dobę również osoby na wózkach inwalidzkich, niedosłyszące czy z wadami wzroku. Ponadto od godziny 10 do godziny 13 będziemy też dyżurować w domu zdrojowym w Szczawnie Zdroju, w uzdrowisku Szczawno-Jedlina. Tam zapraszamy z kolei kuracjuszy, którzy będą mieli jakiekolwiek pytania do naszych ekspertów. W Zamku Książ odbyła się uroczystość 40-lecia Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej, jednego z czołowych w Europie producentów teletechnicznych zabezpieczeń nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych i energetycznych. Historia firmy sięga 1973 roku. Wówczas funkcjonowała ona pod nazwą Zakład Doświadczalny Wrocławskiego Instytutu Automatyki i Systemów Energetycznych i produkowała różnego rodzaju szafy i obudowy przemysłowe. Później zakład wszedł w skład Centrum Naukowo-Produkcyjnego Automatyki Energetycznej, a w 1989 roku rozpoczęto proces tworzenia spółki akcyjnej, który zakończył się w 1991 roku. W 1992 rozpoczynaliśmy nowy rozdział w naszej historii. Prywatyzacja firmy nie była łatwa. Trzykrotnie odbyły się referenda i dopiero na trzecim referendum było zdecydowanie na tak. Byłem pewien, że ludzie zaufali w zasadzie kierownictwu firmy, a nie przekonaniu, które ja miałem, że prywatne jest lepsze od państwowego. Czuję i do dzisiaj czuję olbrzymią odpowiedzialność za tą decyzję. W uroczystości wzięło udział około 500 osób, w tym pracownicy firmy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znalazł się wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który wręczył z okazji jubileuszu państwowe honorowe odznaki zasłużony dla energetyki. Otrzymali je Barbara Czyszewicz, Piotr Baranowski, Artur Jarecki, Marian Żeliszewski, Witold Gajk i Lech Pawłowski. Przyjechałem tutaj po to, żeby się uczyć od tych, którym się udało. Którzy 40 lat temu, a szczególnie kiedy zmienialiśmy systemy, zaryzykowali, zawierzyli w swoje kompetencje, w racjonalność,
podjęli wiele trudnych decyzji, niełatwych. Uwaga, odnaleźli się w tej coraz bardziej globalizującej się, umiędzynarodowionej, internacjonalistycznej, tylko polskiej gospodarce i nie tylko na jednolitym rynku amerykańskim, europejskim. Odnaleźli się w tym, co jest szczególnie ważne. Firma ma nie tylko rosnące obroty, nie tylko istotne zatrudnienie. Życzę więc Spasowi, aby szybko przeszedł z tych 500 etatów na te ponad 1000. Obecna była także wiceminister gospodarki Ilona Antoni-Szynklik oraz poseł ziemi kłodzkiej Monika Wielichowska. Obiecałam, że powiem dwa słowa o wizycie pana wicepremiera, ministra gospodarki i pani wiceminister gospodarki tutaj właśnie w Zamku Książ, ale nie tylko w Zamku Książ. Jest to pierwsza wizyta pana premiera na Dolnym Śląsku, zatem ogromnie się cieszę, że akurat wybrał 40-lecie galę firmy Spas, a potem wizytę w naszej Nowej Rudzie, gdzie spotka się pan premier i pani minister z samorządowcami, gdzie będziemy mogli porozmawiać o naszych problemach, o strefie ekonomicznej i o wszelkiej działalności gospodarczej. Uroczystość obfitowała także w inne wyróżnienia i nagrody. Prezes Piotr Baranowski otrzymał z rąk burmistrza Nowej Rudy tytuł zasłużony dla miasta Nowa Ruda, a z rąk wójta gminy Nowa Ruda tytuł przyjaciela gminy. Prezes natomiast odznaczył złotymi odznakami Spas swoich zasłużonych pracowników. Otrzymali je Piotr Smaga, Stanisław Zabrzewski i Ryszard Lewkowicz. Specjalne wyróżnienia wręczono także osobom, które pracują w zakładzie od czasów jego powstania, czyli od 40 lat. Gościem specjalnym gali, który muzycznie zakończył uroczystość, był Ryszard Rynkowski. Tak jak rok temu, dwa kabarety podzieliły między siebie sympatię publiczności, organizatorów, dziennikarzy oraz jury. Laureatem tegorocznej przewałki został kabaret Inaczej, a większość pozostałych nagród zdobył kabaret K2. Tegoroczna 15. edycja przebiegła pod znakiem złotych lat 20. w amerykańskim gangsterskim stylu. Goście witani byli przez gangsterów oraz damy w strojach z tamtego okresu. Mężczyźni otrzymywali stylowe kapelusze, a kobiety szale z kolorowych piór. Złote lata 20. to przepiękna limuzyna, która już witała gości. To również krupierzy, którzy dbali o dobrą zabawę. Aby wejść do sali, przechodziliśmy przez kasyno, ale tak naprawdę nie do końca mogliśmy się świetnie bawić, bo w tej zabawie przeszkadzali nam gangsterzy. Doszło do kilku zamieszek pomiędzy grupami gangsterskimi, jednak rzeczywiście szefowa mafii Dorota Barańska poradziła sobie. Ona nie lubi, gdy ktoś wchodzi na jej teren. Wszystko zostało opanowane przy pomocy ojca chrzestnego Jerzego Kryszaka. Prowadzenie festiwalu, okraszone różnymi anegdotami z planów filmowych i nie tylko, wziął na siebie znany aktor satyryki parodysta Jerzy Kryszak. Był już w jury przewałki 11 lat temu i choć niewiele z tamtego czasu pamięta, tegoroczna giełda bardzo mu się podobała. Nie jestem w stanie ocenić, siedząc z tyłu. A siedzę z boku, w związku z tym najczęściej tylko słyszę reakcje, a mało do mnie dochodzi. Więc sądząc po reakcjach, to było dobrze. Nawet bardzo dobrze momentami. Tylko tyle mogę powiedzieć, to co z tak zwanego nasłuchu z boku. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zeszłoroczny zwycięzca kabaret Weźrzesz i udowodnił, dlaczego otrzymał to wyróżnienie. Kabaret zaprezentował znane z ubiegłorocznej przewałki skecze, jak i kilka zupełnie nowych. Zarzucaj bioderkiem jak na naszym weselu w 64. Napieraj, Sylwester! Napieraj! Naparzaj! Naparzaj! No, ale bardziej naparzaj, no! Naparzaj! Naparzaj! Nie oszukuj, naparzaj! Następnie przyszedł czas na prezentacje konkursowe. Dzień pierwszy to zmagania stand-uperów. Najpierw na scenę w kaftanie bezpieczeństwa wbiegł Marcin Zbigniew Wojciech i prezentował swoje trzy odmienne osobowości. Dzień dobry, czy chciałbym wam zakupić pakiet, którego nie ma żadna inna sieć komórkowa? Darmowy roaming. Co? Roaming, darmowe minuty do wszystkich romów. Wtedy daję telefon Zbyszkowi. Halo! Proszę pana! Ja kupię ten cały pana roaming, tylko akurat rozwiązuję krzyżówkę. Ostatnie hasło. Innymi słowy, uciekaj na S.
Następnie Łukasz Szampanek-Szymanek również wcielał się w różne role, począwszy od dziadka klozetowego przez apostoła, skończywszy na smakoszu alkoholu. W ostatnią rolę wczuł się tak mocno, że zakończył nią swój występ. Wódeczkę można pić samą. Można pić... z popitką. Albo... z rychu. Jako ostatni w konkursie pierwszego dnia zaprezentował się Ścibor Szpak, który między innymi pokazał publiczności, jak się gra na kiełbasach. Oto thriller, czyli dramat. Gra w nim kiełbas cała gama. Wszystko skończy tu się źle, źle, źle. Biała mi dzisiaj nie stroi. Źle! W dodatku na dźwięku C. Głównym gangsterem pierwszego dnia przewałki był Artur Andrus, znany zarówno z telewizji, jak i radiowej Trójki. Artysta głównie promował swój album muzyczny Myśliwiecka, z którego pochodzi przebój Piłem w spale, spałem w pile, który podobno przebił największe hity Madonny i Phila Collinsa. Jednak hitem tego wieczoru była piosenka o Wałbrzychu, napisana na podstawie artykułów prasowych z lokalnych gazet. Artysta wybrał kilka jego zdaniem najciekawszych wydarzeń i ułożył w płynną całość. Tytoń mi przepisali lekarze, tytoń jest lepszy niż Viagra. Syn młodszy jest w górniku tramkarzem, bez papierosa nie zagra. Po prostu można dostać cholery, po prostu trafić może szlak. Kobiety z książa mają ogiery i jeszcze papierosów brak. Wezwałem starszą córkę Agatkę, która na włosach nosi wosk. I mówię do niej, weźże łopatkę i idźże kopnij se pod kiosk. A powstała dlatego, że ja pisuję takie piosenki, dziadowskie ballady podwórzowe. Warszawskie, to jest taki warszawski folklor, który ja wożę po całej Polsce. Jak przyjeżdżam w jakieś miejsce, to oglądam, co w miejscowych gazetach jest napisane i na podstawie tego takie ballady powstają i taka sama była geneza powstania tego utworu. Drugi dzień przewałki należał do kabaretów. Na scenie zobaczyliśmy kabaret Inaczej, formację przyszłych noblistów i kabaret K2. Wieje biały szkwał, Niemcy, Chandra. O Boże, nigdzie nie wyjeżdżajmy, przecież równie dobrze wakacje możemy spędzić w Wałbrzychu. Dobrze, słonecznie, gorąco, żar z nieba, duszno, nie ma czym oddychać, chandra. No co obejrzycie w kinie, tą komedię czy horror? Komedię, no jak? Komedię. A kiedy kobieta się bardziej tuli? Kiedy się śmieje, czy kiedy się boi? A jak sami zaczniemy się bardziej bać, no jest ryzyko. To wtedy obudzi się w niej instynkt macierzyński. Do ty to. Jeszcze pasy zapnę. Zboczenie zawodowe. Zboczenie. Nie, taki żart. Nie ubawił pana? Ależ skądże. Proszę zobaczyć, co zapisałem. Ha, 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 normalnie Kryszak. Według jury, w którym zasiedli Aldona Jankowska, Dorota Barańska i Tadeusz Kwinta, poziom tegorocznych kabaretów był dobry, a dwa z nich wywołały burzliwą dyskusję podczas obrad jury. Wielka szkoda, że nie można nagrodzić wszystkich, którzy wzięli udział. Niestety regulamin nas ogranicza, ale uważamy, że wszystkie zespoły zasłużyły na szczególne wyróżnienie. Brawo, gratulacje dla organizatorów, dla Wałbrzycha i dla młodych twórców. Ostatecznie nagrodę Grand Prix w wysokości 5000 zł otrzymał kabaret Inaczej. Za to z nagrodami publiczności głosowało na nich 210 osób, organizatorów, czyli 2000 zł oraz dziennikarzy, wyjechał z Wałbrzycha mający zaledwie rok duet kabaretowy K2, czyli Michał Zenker i Bartosz Klauziński. Obaj znani z wcześniejszych występów w Babeczkach z Rodzynkiem oraz w Chlynur.
Nagrodę za osobowość sceniczną otrzymał Ścibor Szpak za swój program multimedialny. Wyróżnienie Marcin Zbigniew Wojciech. Gwiazdą drugiego dnia przewałki był kabaret Jurki z Zielonej Góry, który wielokrotnie bisował i rozśmieszał publiczność do łez takimi skeczami jak ten o kocie, premierze, jego żonie czy o reklamie margaryny. To będzie wielka uczta dla amatorów muzyki klasycznej. Od 24 do 26 maja w Szczawieńskim Teatrze Zdrojowym odbędzie się już 48. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Na scenie zaprezentują się wybitni soliści podczas koncertów skrzypcowych. Organizatorem muzycznego wydarzenia jest gmina Szczabno-Zdrój oraz Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu. Festiwal rozpocznie się w piątek 24 maja na uzdrowiskowym deptaku. Mieszkańcy, kuracjusze i władze miasta złożą kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pobyt Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Wieniawski odwiedził Szczawno dwukrotnie, w 855 i w 57 roku, przy czym jak wczoraj przeczytałem w jednym miejscu, to w roku, kiedy w tym drugim, w 57 roku jak był, no to towarzyszyły różnego rodzaju tam utarczki, zamieszki z górnikami, o czym nie wiedziałem wcześniej. I te...